bo z tego wiem, że później są następne komisje. Pozwolę sobie właśnie rozpocząć. Witam bardzo serdecznie wszystkich przybyłych, w szczególności pana burmistrza, panią skarbnik, panie, panów radnych. Witam gościa z ramienia kręgarzy. Jest tutaj pan Maciej Kląskała. Witam lokalne media, czyli szanowni państwo redaktorów. Szanowni państwo, jeżeli pozwolicie, to proszę sobie przewodniczącego. I tak, dzisiejsze posiedzenie na następujący porządek obrad. Punkt pierwszy, stwierdzenie, otwarcie posiedzenia i stwierdzenie porządku obrad. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci, przyjęcie porządku poprzedniego posiedzenia komisji. Punkt czwarty, omówienie przedstawicielami zarządu klubu kolarskiego działania Kamika w sprawie możliwości podjęcia w 2020 roku inwestycji w obiekcie kręgielni. Punkt piąty, zapoznanie się ze sprawozdaniem działalności burmistrza miasta i gminy Wronki w okresie od 1 do 30 czerwca bieżącego roku. Punkt szósty, to również zapoznanie się sprawozdaniem działalności pana burmistrza miasta i gminy Wronki w okresie od 1 lipca do 31 bieżącego roku. Punkt siódmy, zapoznanie się ze sprawozdaniem realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami dla gminy Wronki. Punkt ósmy, zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zmian uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Wronki na lata 2019-2023. Punkt dziewiąty, zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019. Punkt dziesiąty, wolne głosy i wnioski. Punkt jedenasty, zamknięcie posiedzenia. Szanowni państwo, czy są uwagi co do porządku obrad? Nie widzę. Pani Paulino, przepraszam, że nie powitałem biura rady, tylko nie ze względu na to, na tę usterkę, ale to tak witam równie gorąco i serdecznie. Czyli będziemy głosować ręcznie, tak? Szanowni państwo, nie widzę uwag do porządku obrad wobec powyższego. Bardzo proszę o udział w głosowaniu. Kto jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam. Proszę? Forum było. Nie potwierdzamy forum, bo nie ma. System. To znaczy liczba radnych, teraz powiem. No na to, że jest 9 radnych, jeżeli dobrze liczę. Ja jestem. Kolega Piotr zawsze był ostatni, ale Piotr się teraz zostawił. Ja się już doradziłem. Dziękuję za pomoc. Szanowni państwo, stwierdzam, że radujemy w obecności 11 radnych. Nie jesteśmy władni, by podejmować wieloletnie decyzje i uchwały. Skromni ludzie nie zaczynają od siebie. Dlatego siedzę na końcu. Stwierdzam, iż porządek obrad został przyjęty w obecności 11 radnych, czyli jednogłośnie, czyli jednogłośnie głosami za. W związku z powyższym znajdujemy się w punkcie trzecim, a mianowicie przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia komisji. Szanowni państwo, czy państwo radni nie macie uwagi co do protokołu? I teraz proszę o potwierdzenie kworum. Jest. Jesteśmy na wizji. Czyli na tą chwilę mam potwierdzenie kworum przez 10 lat. W związku z tym, że nie ma uwag do porządku, do protokołu, bardzo proszę o udział w głosowaniu. Teraz już na platformie jest sesja. Bardzo proszę, kto jest za przyjęciem protokołu? Kto jest przeciwny, bądź się wstrzymał? Stwierdzam, iż protokół został przyjęty 9 głosami za i 1 wstrzymującym. Dziękuję bardzo. W punkcie czwartym wykorzystamy tutaj szanownego gościa i omówimy właśnie z przedstawicielami, tu mamy pewnego przedstawiciela Zarządu Klubu Kręgarskiego Dziewiątka, spraw związanych z możliwością podjęcia inwestycji w przyszłym roku budżetowym. Myślę, że tutaj jakby z marszu oddamy go panu prezesowi.
zapytać nieobecnemu przewodniczącemu, który zawierzał tak naprawdę możliwość udziału w komisji, panu Wszystkiemu. Ja tak naprawdę reprezentuję dzisiaj zarówno kręgarzy konieckich, ale też przy okazji ogólnie kręgarstwo polskie, ponieważ oprócz tego, że jestem prezesem tutejszego klubu, no to też od 3 lat jestem wiceprezesem Polskiego Związku Kręgarskiego, odpowiedzialny właśnie za tą sekcję kręgarstwa klasycznego, które w Bielonkach gra się od wielu lat. Jak obejmowałem ten klub 9 lat temu, to przyjęliśmy taką misję sobie, żebyśmy dbali o te 120-letnie tradycje kręgarskie w Bielonkach. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale przy tamtym rynku, który macie Państwo za plecami, co niektórzy z Państwa za plecami, były dwie kręgielnie jeszcze przed wojną i generalnie w Polsce takich kręgielni klasycznych przed II wojną światową naliczyliśmy ponad 300 klubów w Polsce. Tak naprawdę II wojna światowa tę dyscyplinę mocno zniszczyła poprzez zlikwidowanie wielu kręgielni. I od lat 70. w Polsce ta dyscyplina próbuje się odrodzić. Odradzała się bardzo dynamicznie do lat 80., ale znowu przemiany polityczne i gospodarcze spowodowały, że wiele obiektów, które należały do państwa lub też do zakładów państwowych, też zostało zlikwidowane, czyli mieliśmy taki drugi kryzys. Teraz ta dyscyplina się ustabilizowała, ale tak naprawdę no nie ma co mówić, jesteśmy dyscypliną niszową, mniej więcej tak samo niszową jak narciarstwo, skoki narciarskie, chociaż skoki narciarskie są w telewizji, więc są bardziej popularne przez Małysza, Stocha i ekipę. U nas tych reprezentantów, którzy osiągają dobre wyniki na arenie międzynarodowej, tak nie widać publicznie, ale osiągnięcia mamy. Mimo że tych kręgielni w Polsce jest tylko kilkanaście, to tak naprawdę i nasza młodzież, i również seniorzy osiągają dobre wyniki na arenie międzynarodowej. A ta dyscyplina to jest dyscyplina typowo europejska i jest to sport tradycyjny. Wywodzi się od wielu lat. Wszystkie inne odmiany typu amerykański bowling to jest pokłosie tak naprawdę naszej dyscypliny. No i to tak takim tytułem wstępu. Chcemy dbać o te tradycje kręgarskie w Bielonkach, ale nie ma co ukrywać, że sport kręgarski, no nie da się go uprawiać na ulicy, nie da się go uprawiać w lesie, tak? Potrzebny jest obiekt. Taki obiekt w Bielonkach mamy. Pozwoliłem sobie również wyświetlić logo Bielonki, gdzie zaskoczą, ponieważ no nie ma co ukrywać, że Bielonki od wielu lat jako gmina tę dyscyplinę wspiera. I dzięki temu możemy osiągać to, co jako klub w tych Bielonkach osiągamy. A osiągamy sporo, to znaczy nie będę prezentował, bo mam bardzo dużo slajdów, które gdzieś przy okazji wykorzystuję, nie chcę Państwa tutaj zanudzać. Ja tylko się skupię na tym, że nasza dyscyplina cały czas jest ujmowana w tak zwanym współzawodnictwie sportu młodzieżowego, które prowadzi Ministerstwo Sportu. I tam naliczane są punkty. To są wszystkie dyscypliny sportu, wszystkie kluby, zarówno jednosekcyjne, jak i wielosekcyjne. I tak od 1999 roku to współzawodnictwo istnieje. Te punkty są przeliczane tak naprawdę na miejsca zarówno dla klubów sportowych, jak i gmin, jak i powiatów, jak i województw. No i tak od 1999 roku do roku poprzedniego tak się mniej więcej kształtowały punkty, znaczy nie mniej więcej, tylko dokładnie. Tak się kształtowały punkty, jak zdobywał klub we Wronkach. W naszej dyscyplinie punktujemy tak naprawdę od listopada do maja w tych miesiącach. I tak naprawdę w 2019 roku już zamknęliśmy, można powiedzieć, punktację w naszej dyscyplinie. No i mamy ponad 200 punktów, dokładnie nie wiem, czy to będzie 204 czy 205, ponieważ tam są jeszcze pewne niuanse, które są rozstrzygane, ale można powiedzieć, że jest to drugi historyczny wynik osiągnięty przez nas, przez naszych kręglarzy. Co to oznacza? Tak naprawdę to oznacza, że będziemy w pierwszej dziesiątce klubów z gmin do 20 tysięcy mieszkańców w 2019 roku. Te 212,5 punktów dało nam 6 miejsce w kraju właśnie w klubach w gminach do 20 tysięcy mieszkańców. To zostało uhonorowane przez Ministerstwo Sportu też nagrodą finansową, którą mogliśmy wykorzystać.
korzystać od naszej działalności. Mam nadzieję, że w tym roku też się uda jakąś nagrodę uzyskać. Dla klubu to też jest bardzo ważny element, ekskluzywności sportowe, ponieważ punkty województwo wielkopolskie, które zajmuje od wielu, wielu lat drugie miejsce zaraz za Mazowieckim w skali kraju, przelicza na, po prostu na pieniążki, czyli każdy zdobyty punkt de facto daje nam dodatkowe źródło finansowania w roku kolejnym, także to jest bardzo ważne. Jeśli chodzi o kędarstwo w Polsce, tak jak mówiłem, mamy generalnie 13 ośrodków, które rywalizuje w tym sporcie młodzieżowym, które zdobywa, jest 15 tak naprawdę, ale 13 zdobywa jakieś punkty. No, od kilku lat dziewiątka jest na czubie. No, w tym roku nie będzie inaczej, ponieważ te 200 punktów dla innych klubów jest nieosiągalne i co. No i punktujemy na tyle dobrze, że wiadomo, że Wielkopolska jest w kręgarstwie najsilniejsza. To się troszeczkę też z historii wywodzi, ponieważ to jest tak mocno sport niemiecki, więc ta ściana zachodnia i głównie Wielkopolska, no te tradycje kręgarskie ma najszersze poprzez zabory tak naprawdę tutaj się to mocno ugruntowało. Przejdę może do problemów, dlaczego Państwa tutaj jestem. W zeszłym roku Międzynarodowa Federacja wprowadziła obowiązek, że od tego sezonu, czyli od sezonu, który zaczęliśmy w lipcu, wszystkie kręgielnie, które biorą udział w sporcie międzynarodowym, ale również w krajowym na najwyższym poziomie rozgrywek, muszą mieć tak zwany certyfikat międzynarodowy. Mniej więcej to tak historycznie, jak pamiętacie Państwo, jak było w piłce nożnej, jak zostały wprowadzone różne przepisy, zadaszenia, odpowiednia liczba miejsc siedzących i tak dalej. Też było bardzo dużo zamieszania z tym. No niestety na nas też ten obowiązek zszedł. No i niestety polskie kręgielnie w wielu przypadkach mają problem z uzyskaniem takiego certyfikatu. Ja wystosowałem do Federacji Międzynarodowej taką prośbę, aby nam po prostu dali karencję, minimum rok, żebyśmy mogli cokolwiek poprawić na tych kręgielniach. No i taką odpowiedź dostałem w języku niemieckim, a najważniejsza informacja jest ta na czerwono, czyli że polskie kręgarstwo de facto do 30 czerwca 2020 roku ma, że tak powiem, to odroczenie, tak to nazwę. Do czerwca 2020, co to oznacza? Tak naprawdę to oznacza bardzo mało czasu, no bo co to jest w perspektywie roku zrobić jakąkolwiek inwestycję? No, tego czasu jest mało. A na naszej kręgielni mamy takie niestety sytuacje. Wiadomo, że nasza kręgielnia jest mocno eksploatowana, bo tak naprawdę od rana do wieczora odbywają się różnego typu zajęcia. Do południa, do 15 grają szkoły, różne organizacje przychodzą, tak? Po południu wchodzi klub, wieczorami wchodzą po prostu mieszkańcy, którzy sobie rezerwują tory. No to i tak od 20 lat ta kręgielnia jest naprawdę mocno eksploatowana. No i są pewne, wyświetliłem tylko te takie największe problemy, które nam dyskwalifikują de facto uzyskanie certyfikatu, to jest nawierzchnia torów. No po prostu jest już dziurawa, nie? Oczywiście do rekreacyjnego grania, no to pewnie nikomu to nie przeszkadza, natomiast jeśli chodzi o ten sportowy aspekt, no to jesteśmy tutaj mocno skreśleni. Dodatkowo mamy problem już z elektroniką. Niestety torami sterują komputery, które się mocno zestarzały. Płatają nam różnego typu figle, wyświetlacze, które wyświetlają wyniki również. I tak naprawdę mamy w klubie jednego elektronika domorosłego, który tam nam próbuje to ratować i jakoś to utrzymujemy przy życiu. Ale nie ma co ukrywać, że jak trwają zawody, to po prostu największym problemem to jest ten stres, czy te tory po prostu nie wysiądą w trakcie zawodów i po prostu zawody będą nie do zakończenia. Mamy dobrą sytuację, ponieważ no, robimy wszystko, żeby to kręgarstwo mimo wszystko jakoś się rozwijało i w przyszłym roku organizujemy wspólnie z gminą Tarnowo Podgórne Mistrzostwa Świata w kategorii juniora i w kategorii seniora. To będą zawody, które trwają od 9 do 23 maja, a dodatkowo jeszcze po 23 wykorzystujemy wybudowaną specjalnie kręgielnię na hali, żeby rozegrać Mistrzostwa Europy osób niepełnosprawnych. To też jest ciekawa rzecz, bo to są osoby niewidzące i słabowidzące.
sport precyzyjny, a jednak osoby niewidzące też go uprawiają i w ogóle Polska w tym akurat w tej sekcji niepełnosprawnej osiągnął największe sukcesy. Tam właściwie mistrzostwa świata, mistrzostwa Europy, to jest z każdej imprezy po kilka medali przywozi, także chcemy też jakby ten sport niepełnosprawny przy okazji wypromować. To jest oficjalne logo mistrzostw. Mistrzostwa będą rozegrane na świeżo wbudowanej jeszcze właściwie tuż przed mistrzostwami oddanej hali, tuż obok term. Tam będzie wybudowanych 8 torów. To jest, można powiedzieć, taka troszeczkę powtórka z historii, ponieważ w 2000 roku w Poznaniu na arenie były mistrzostwa świata seniorów rozgrywane i właśnie tory, które mamy, były zakupione po tych mistrzostwach. 4 w Bronkach, 4 w Tarnowie. No i teraz sytuacja się, te kręgarstwo się 20 lat temu narodziło i stąd pomysł, żeby na 20-lecie zorganizować Mistrzostwa Świata. Gmina Tarnowo mocno jakby inwestuje to, próbuje wykorzystać to, że jako mała gmina jest w stanie w ogóle zrobić jakąś imprezę rangi Mistrzostw Świata, więc wykorzystuje ten aspekt kręgi. Mistrzostwa świata są zawsze dobrą szansą na zakup. Dlaczego? Dlatego, że w sporcie kręgarskim jest tak, że wszystkie rekordy świata, które są ustanawiane, mogą być ustanawiane tylko na Mistrzostwach Świata, więc obiekt, który jest zbudowany na Mistrzostwach Świata, zawsze jest zbudowany z najlepszych materiałów. Tam się po prostu nie oszczędza, ponieważ ten producent, który tą kręgielnię stawia, no chce mieć też aspekt promocyjny, żeby tam padły jakieś rekordy świata, więc jakby bardzo się do tego przykłada. No i nie ukrywam, że producenci są właściwie tylko w Niemczech, jest 3 właściwie wiodących producentów, z tym jeden w tej chwili uzyskał takie miano lidera technologicznego, to jest firma Pauli i wstępnie już rozmawiałem z nimi. To tak naprawdę wygląda, że on bardzo jest zainteresowany, żeby ta kręgielnia została w Polsce. Gmina Tarnowo jej nie kupuje w całości tych 8 torów, tylko ją wynajmuje na czas mistrzostw. Czyli producent składa ofertę na to, że przywiezie kręgielnię, postawi, będzie przez ten miesiąc serwisował i po mistrzostwach ją zabiera. Ale pojawiło się takie zagadnienie, że Tarnowo chce 4 tory z tych mistrzostw odkupić i zainstalować na dzisiejszej kręgielni. Co prawda to jest kręgielnia prywatna, więc oni tam szukają rozwiązań, żeby móc wesprzeć de facto zakup tej kręgielni. No wiadomo, kręgielnia jest prywatna, więc będzie to musiał być jakiś układ prywatno-partnerski, jakaś umowa wieloletnia na wykorzystanie przez gminę i tak dalej, to jest jakby problem Tarnowa. Pojawia się po prostu pomysł, że są do odsprzedania również te 4 pozostałe tory. No i jakby no, wykorzystując też sytuację tą, że nasza kręgielnia jest w stanie, jakim jest i wydaje się, że bez inwestycji się no, nie obędzie w następnych latach, a biorąc pod uwagę ten problem certyfikatu, no to jeśli nie chcemy zatrzymać sportu kręgarskiego w Polsce, a wiadomo, że jak zatrzymamy, to potem trudno jest ponownie wrócić, że tak powiem, do uprawiania tego licencjonowanego sportu, no to wydaje mi się, że moglibyśmy spróbować podejść pod zakup tych torów. Jest jeden minus oczywiście zakupu z Mistrzostw Świata. Nie mamy wpływu na kolorystykę, nie? Czyli jakbyśmy chcieli normalnie kupić tory, no to możemy sobie zamówić kolorystykę, nie przez przypadek dzisiaj jestem w zielonym oczywiście, czyli po prostu troszeczkę nawiązać do barw gminy, do barw klubu. No przy Mistrzostwach Świata niestety bierzemy to, co jest, nie? Więc to jest taki aspekt jedyny minusowy, który widzę. No cena jest na pewno dużo lepsza. Nie jestem w stanie dzisiaj Państwu powiedzieć dokładnie, jaka to jest cena, bo to jest kwestia negocjacji. Natomiast zakładam, że można spokojnie 20-30% uzyskać lepszą cenę przy dużo lepszych materiałach, które ta kręgielnia posiada. Ja myślę, że na tym możemy skończyć. Ja tutaj jeszcze pokażę zdjęcia z Mistrzostw Świata, które odbyły się w tym roku w Rokiczanach. To jest kręgielnia właśnie Pauliego. Te ekrany, które z tyłu są nad torami, to Państwo, nie wiem, czy wszyscy Państwo byli na kręgielni we Wronkach, ale my mamy jeszcze takie wyświetlacze, no bardzo starego typu, nie? Teraz stosuje się wszystko na ekranach LED-owych,
wszystkie rzeczy są wyświetlane, można wyświetlać reklamy, zdjęcia zawodników, ich rekordy życiowe i tak dalej. Ten system jest dużo lepiej rozbudowany, więc też marketingowo dużo lepiej. No i właśnie takie tory w tej chwili są na topie, po prostu taki model. Oczywiście to nie jest jedyne rozwiązanie. Możemy podejść do tego klasycznie, czyli próbować zakupić przetargu i włączyć innych dostawców, którzy są na rynku. Tak naprawdę tego typu obiekty buduje w tej chwili z tych trzech producentów, którzy są, buduje dwóch. Ten jeden troszeczkę odstaje technologicznie, w sensie jeśli chodzi o technologię tą zarządzania, można powiedzieć, torami. Natomiast no, wiadomo, że nie wiadomo wtedy, jaką uzyskamy cenę, czy to będzie cena lepsza niż świat. Oczywiście należy też powiedzieć, że no bo jakby to już od kilku lat podkreślam, że biorąc pod uwagę liczbę zawodników, którą mamy i to zainteresowanie, które jest wynajmem kręgielni, szczególnie w okresach zimowych, no bo latem oczywiście tego wynajmu jest znacznie mniej. No nie ukrywam, że fajnie by było podejść pod dobudowanie dwóch dodatkowych torów, nie? Czyli zamiast czterech, które dzisiaj są, wstawienia sześciu. Ta inwestycja wtedy jest dużo droższa, ponieważ no, wiąże się troszeczkę z rozbudową też obiektu jako obiektu, w sensie jako budynku. W 2016 roku na naszym 40-leciu firma Amica zadeklarowała pomoc. To było 3 lata temu, więc oczywiście nie można powiedzieć, że ta deklaracja jest ważna. Trzeba by do tej deklaracji wrócić. Ale przypomnę, że poprzedni remont obiektu, ten taki wizualny, no bo tory nie były ruszane, ale obiekt był wyremontowany z zewnątrz, wewnątrz, była też termomodernizacja dachu, była zrobiona w takim właśnie układzie trójstronnym, czyli Amica podjęła się tego remontu zewnętrznego, stąd ich logo na budynku, a gmina uzyskała też dofinansowanie z ministerstwa i jakby dużym wkładem był remont w środku i ta termomodernizacja. Program Sportowa Polska, który funkcjonuje cały czas w ministerstwie, jest otwarty. I wydaje mi się, że biorąc pod uwagę duże znaczenie naszego klubu w tym sporcie, spokojnie można by podejść pod inwestycje z dofinansowania ministerstwa. Też mam jakby informację, że chętny jest Departament Sportu Województwa Wielkopolskiego, jeśli chodzi o dofinansowanie klubów, obiektów poza Poznaniem, jakby w całej Wielkopolsce, także też te źródło finansowania można by było próbować wykorzystać. No, po prostu tylko trzeba by było się, że tak powiem, za temat wziąć, stąd moja wizyta i prośba, aby panowie radni spróbowali ten temat przemyśleć wspólnie z nami i jakoś zainteresować też burmistrzów, żeby takie inwestycje się podjąć. To jeszcze jedno zdjęcie z tych mistrzów świata, a polska flaga też na czwartym torze. Z mojej strony na razie tyle, chyba że są jakieś pytania. Dziękuję bardzo. Panu prezesowi otwieram dyskusję. Szanowni Państwo, jeżeli pozwolicie, to zadam pytania. Na jasności sytuacji, panie prezesie. Chodzi o to współorganizowane mistrzostwa świata, czyli na mistrzostwa świata nie muszą być nowe tory, czy powinny być nowe tory? Na mistrzostwa świata tylko i wyłącznie nowe tory. Znaczy na większej hali, bo w obiekcie takim mniejszym, jakby za mało jest miejsca dla widowni i minimum się tory musi być, nie? Czy w Polsce nie ma generalnie kręgielni więcej niż 6-torowej, więc to już pierwsza sprawa. Druga, że właśnie na mistrzostwa świata zawsze kręgielnia jest budowana na czas mistrzostw. Czyli nasza kręgielnia, że tak jak nazwę, tam się nie obrazi, nie będzie brała udziału w mistrzostwach świata? Nie. To tym wszystkim będzie rozliczane w Tarnowie na Mazurach. Jak mówię o współorganizowaniu, to ja powiedziałem, my współorganizujemy, bo tak powiedziałem, ja reprezentuję też Polski Związek, więc jakby jestem też organizatorem tej imprezy, dlatego powiedziałem, nie jako grom,
Kolejne pytanie, pan prezes wspomniał o tym partnerstwie, jakby tutaj Amiki i gminy. Czy na tą chwilę jest znane jakby stanowisko Amiki, czy stanowisko Amiki mogą być takie, że załóżmy, mogą współfinansować zakup tych torów? To znaczy, tak jak powiedziałem, ta deklaracja była w 2016, więc nie potwierdzałem jej w tym roku, ponieważ stwierdziłem, że no też byłoby niepoważne, gdybym podchodził najpierw do partnera takiego jak Amika, a potem dopiero rozmawiać z państwem. Także stwierdziłem, że zaczniemy od tej strony, jak będzie chęć podjęcia się tego działania też w jakim zakresie, no to wówczas z Amiką podejmiemy kolejne rozmowy. Jeszcze jedna istotna kwestia, myślę, finansowa. Jeżeli załóżmy w pierwszym wariancie, jakby gmina zakupi czy pomaga w zakupie samych torów, jakie to są ewentualnie koszty, bądź jakie przybliżone, bardzo orientacyjne. Mhm. I ten drugi wariant, który jakby wiąza się z rozbudową kręgielni, czyli no załóżmy, moje pytanie zmierza do tego, w którym kierunku ta kręgielnia miała być rozbudowana, czy ściana może oddzielać te dwa pozostałe tory i jakby to miało wyglądać? Po prostu masz. W wariancie pierwszym, czyli wymiana tylko czterech torów, oczywiście jest najmniej inwazyjna, ponieważ ściąga te tory, oczywiście trzeba przygotować jakby to miejsce na posadowienie nowych, ale tym już w większości zajmuje się firma instalacyjna, bo tam tak naprawdę trzeba oczyścić ten teren do betonu, że tak powiem, natomiast cała konstrukcja drewniana, to wszystko to jest jakby w ramach montażu. Koszt, ja szacuję tak, że około 350 tysięcy z wolnego przetargu, że tak powiem, takiego kosztu trzeba się spodziewać, do 350 tysięcy brutto. Tak? Mówimy o 4 torach, tak? Mówimy o 4 torach, tak? O tym wariancie. Nie o jednym. Nie, o 4 torach. Instalacja 4 torach, z wolnego przetargu. Wydaje mi się, że jesteśmy w stanie zamknąć się w 300 tysiącach, jeśli byśmy wzięli to lecznicze światło. To są oczywiście nie potwierdzone informacje, potrzebne są negocjacje, jakieś wstępne generalnie, ale myślę, że jest to osiągalne. Jeśli chodzi o zakup 6 torów, no to myślę, że 400-420 tysięcy to jest koszt samych torów z instalacją. Jeśli chodzi o... i oczywiście to jest też tak, że jeśli zdecydujemy się na zakup torów z Mistrza Świata, uzyskując tą cenę dobrą, no to producent wtedy z tego tira, że tak powiem, włoży te dwa dodatkowe tory od razu i przywiezie je w tym maju i najwyżej będą one chwilę czekać na instalację, w zależności kiedy tam będziemy gotowi. Natomiast oczywiście w wolnym przetargu, no to też można zakupić 6 torów. Jeśli chodzi o ten koszt budowlany, to Amika zrobiła krok dalej. Amika po rozmowach z nami jakby wypracowała koncepcję, jakby to mogło wyglądać i tam architekt wyszacował przebudowę kręgielni w takim wariancie, że otwieramy tą przestrzeń na tory. Dzisiaj mamy tak, 4 tory, przestrzeni jest na 6 torów, ale mamy dobudowane taką wnęce, takie dwa dodatkowe pomieszczenia. One są nie są na ścianach nośnych, więc jakby ta przestrzeń tachana jest do otwarcia na 6 torów. Natomiast zrobi się problem komunikacyjny do szatni. Więc jakby przebudowa głównie to było wybicie obok jakby hali w tej dobudówce, w której są biura i szatnie, wybicie korytarza i dobudowanie na końcu kręgielni, zamknięcie jakby obrysu kręgielni murem zewnętrznym. I to wycenili na około 600 tysięcy. Nie? To było też 1,5-2 lata temu, więc pewnie ten szacunek trzeba by też zmierzyć z tym. Więc ja dodając te dwie pozycje, myślę, że biorąc pod uwagę właśnie zmienność cen, 1 200 000 zł, to jest taki koszt całego projektu. No i oczywiście udziały procentowe, to ile jest w stanie w tym projekcie włożyć, że tak powiem, no to jest do dyskusji. Dobrze, dziękuję. Proszę bardzo, ewentualne kolejne pytania uwagi. Nie widzę. Myślę, panie prezesie, że dzisiaj spotkanie właśnie polega na tym, żeby wysłuchać tutaj właśnie pana innych przedstawicieli poziomu miastowego. Myślę, że pan to jest tak naprawdę, że jak przedstawił wszystko tak powinno być. Ja myślę, że dzisiaj żadnej decyzji nie podejmiemy. Na pewno
żeby przedmiotem naszego zastanowienia. A ile w Polsce jest 6-torowych między innymi? 3 kręgienie. To Pola, Tomaszów Mazowiecki i Gosta. Przepraszam, 4 jeszcze łaziska się modernizowało. Jeszcze 4. Tak. I to też jest dla polskiego kręgresa to jest taki problem, ponieważ największe zawody rangi mistrzostw Polski, wiadomo, że zawodnik w zawodach gra około godziny. Więc przy dużej liczbie zawodników w tych zawodach centralnych typu Mistrzostwa Polski, no to właściwie skazujemy się tylko na te 6-torowe kręgiernie, bo byśmy nie byli w stanie czasowo się zmieścić. Więc to też jest dla nas duży problem. My możemy tutaj organizować Mistrzostwa Polski, ale powiedzmy te mniejsze, szybsze konkurencje. Natomiast te klasyczne, seniorskie zawody, to właściwie w rządach się odbyć nie mogą mieć. Nie? Szukamy oczywiście rozwiązań, żeby dzielić osobno kobiety, osobno mężczyźni, finały gdzieś w innym terminie, natomiast wówczas wydłuża imprezę o kolejne weekendy, co wpływa na koszty i klubów i czas zawodników, wiadomo, to jest sport. Jednak nieprofesjonalny. Ten system, który liczy, który jest przestarzały, panie prezesie, to on liczy pod gospodarzy, czy sam? Bo obawiam się, jak będzie nowy, to wtedy on już będzie liczył dobrze. Nie. Ja to jest tak kurzaka. Znaczy, najważniejsze, żeby on liczył. Ja myślę, że łączył. Biorę tutaj pod uwagę, będzie w biurkarskie i czasami sędziowanie sędziów. Tak. Boże, jak będzie niemiecki, będzie liczył od niego. No właśnie. Pan burmistrz, bardzo proszę. Ja tylko zdanie. Takiej uwagi. Pan prezes poprosił, żeby radni zainteresowali burmistrzów sprawą kręgielni. Ja naprawdę zaręczam, że nas nie trzeba zainteresowywać sprawą kręgielni, bo my sprawy kręgielni znamy. Zresztą corocznie te bieżące prace remontowe i serwisowe się w kręgielni odbywają. A kręgielnia przecież służy nie tylko temu profesjonalnemu sportowi kręglarskiemu, ale jest również obiektem rekreacyjnym, jest również obiektem edukacyjnym. Nie dalej niż wczoraj podpisywałem umowy ze szkołami, które znów część zajęć wychowania fizycznego będą odbywać w tym obiekcie. Także my znamy rzeczywiście sytuację kręgielni, proszę mi wierzyć. Dziękujemy się za proszenie. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu, że sprawę zgodna uwagi i przemyślenia, także proszę pytania, uwagi. W dyskusji jest jeszcze kolejna. Cały czas macie z nim. Jestem przyzwyczajony, już się wycofnęliśmy. Także my się dziękuję panu prezesowi za zaangażowanie tematu. Dziękuję bardzo.